dobie cyfryzacji i automatyzacji większości dziedzin naszego życia, ręczna praca staje się już rzadkością. Brak następców chcących zgłębiać unikalne zawody i profesje powoduje ich zanik. Z każdym rokiem ubywa miejsc, gdzie rzemieślnicy ręcznie naprawiają, odnawiają czy tworzą przedmioty codziennego użytku. W wielu miastach zachowały się jednak warsztaty, w których tradycja rodzinna nie pozwala na rozstanie się z fachem, pielęgnowanym od lat czy nawet od dziesięcioleci. Włocławek, uznawany za stolicę Kujaw, znacząco ucierpiał w trakcie I wojny światowej. Działania wojenne dokonały sporych zniszczeń w lokalnym przemyśle. Niedługo po odzyskaniu niepodległości w mieście zaczęły się odbudowywać liczne zakłady i fabryki. Większość z nich, znana ze swych wyrobów nie tylko w regionie, ale też w całym kraju, nie przetrwała próby czasu. Zachowały się po nich jedynie stare zdjęcia, które dziś możemy podziwiać w archiwach i różnych wydawnictwach historycznych. W setną rocznicę odzyskania niepodległości odwiedzimy z kamerą jedne z najstarszych firm rodzinnych w województwie kujawsko-pomorskim. Ich tradycja sięga okresu dwudziestolecia międzywojennego, a jak twierdzą obecni potomkowie założycieli tych firm, przetrwali dzięki tradycji rodzinnej i ciężkiej pracy. Pytając przechodniów o najstarszą firmę rodzinną w mieście, większość wskazuje jedno miejsce. Złotnik na ulicy Konstytucji 3 Maja. Zakład od lat prowadzony jest w tym samym miejscu, a nazwisko Racki prawie każdy kojarzy tu ze złotem i biżuterią. Włocławski jubiler Marek Racki do dziś prowadzi zakład odziedziczony po swoim ojcu. W jego warsztacie można naprawić, odnowić czy zrekonstruować swoją biżuterię. Wieloletnia tradycja zakładu oraz precyzja i ręczna praca od lat cenione są przez mieszkańców Włocławka i okolic. Senior rodu, Eugeniusz Racki, rozpoczął swą przygodę ze złotnictwem w roku 1934, kiedy to został uczniem w zakładzie złotniczym niejakiego Hermera, mieszczącym się przy Starym Rynku. Do dziś zachowały się stare maszyny oraz rzeczy osobiste dawnego mistrza. Zakład istnieje przy ulicy 3 Maja 4 od 1948 roku. Mój ojciec prowadził ten zakład od listopada 1948 roku. Ten zakład istnieje w tym samym miejscu do dnia dzisiejszego. Ojcu zawsze pomagałem od młodych lat, już od 1962 roku, jak już miałem tam 10 lat, to z ojcem, do ojca to przychodziliśmy z bratem i do dnia ojca śmierci, to jest 14 września 1986 roku, pracowałem z ojcem, a po tej dacie przejąłem ja zakład sam i prowadzę do dnia dzisiejszego. W zakładzie na co dzień dokonuje się różnych napraw biżuterii. Warsztat oferuje usługę powiększania, zmniejszania, grawerowania, a nawet odbudowy od podstaw uszkodzonych ozdób. W całym warsztacie oprócz profesjonalnych maszyn i narzędzi niezbędnych do pracy znajduje się mnóstwo biżuterii, która niebawem w rękach prawdziwego fachowca uzyska nowe życie. Wieloletnie doświadczenie i zamiłowanie do tego zawodu sprawia, że dla Marka Rackiego żadna czynność związana z naprawą czy renowacją biżuterii nie stanowi problemu. Rzemieślnik w swej pracy wykorzystuje jedynie stare, ręczne technologie obróbki złota i srebra, przekazane mu jeszcze przez ojca. Od lat zakład ma nienaganną renomę, a klienci pojawiają się jeden za drugim, znając rzetelność i fachowość złotnika. Tu w tym zakładzie to wykorzystujemy stare metody, na przykład jak topię srebro czy złoto, to normalnie topimy w tyglach szamotowych, robimy ręcznie, obrączki to robimy wlewki, później wlewki podkładamy pod walce różnego profilu, płaskie czy półokrągłe, czy ze wzorem i obrączki takie robimy. Sygnety tak samo odlewamy i kujemy młotkiem po prostu na bolcu stożkowym. I wszelkiego rodzaju druty, blachy złote, luty do spawania złotego, srebrnego robimy sami. Ja w ogóle nowych technik nie używamy. Nie odlewamy tetracyklonową woską, tylko po prostu ręcznie kujemy sygnety złote, srebrne. Pierścionki też ręcznie wyrabiamy, nie odlewamy. Ręce zawsze mamy czarne i każdy jubiler z tej starej generacji, jak się spotykamy, chociaż wykruszamy się już w Polsce, to zawsze się poznajemy, że są jubilerzy tradycyjni po rękach, po tych dwóch palcach na jednej dłoni i na dwóch, że zawsze są zużyte po prostu. Mam wrażenie, że w tym miejscu czas się zatrzymał. Te stuletnie maszyny są świadkami prawdziwej ludzkiej historii.
Ręczna praca i poszanowanie tradycji to największe wartości pielęgnowane przez kolejnych właścicieli tego warsztatu. Na ścianach warsztatu wiszą liczne dyplomy i odznaczenia, przypominające o wieloletniej tradycji tego miejsca. Każda rzecz ma swoje miejsce i traktowana jest jak cenna pamiątka rodzinna. Obecnie w zakładzie pomaga i zarazem uczy się zawodu syn pana Marka, Bartosz Radzki. Już dziś wie, że w przyszłości przejmie zakład po swoim ojcu, dlatego z całego serca przykłada się do nauki zawodu, aby rodzinna tradycja mogła przetrwać kolejne lata. Mój syn Bartek Radzki przychodzi też do mnie tutaj mi pomagać, bo chcę go wtajniczyć też, bo chcę, żeby przejął po dziadku i po mnie ten zakład, żeby też pracował, żeby to była jego pasja, praca. I żeby przejął zakład, tradycję rodzinną, żeby ciągnął w tym zawodzie słotniczym. Bartek Radzki, mój syn. Od paru dobrych lat pomagam tacie i chciałbym tajniki fachu się nauczyć, no i przejąć z czasem ten zakład. Przepis na rodzinną firmę to nic innego jak dbałość o wielopokoleniową tradycję, ciężka praca i wsparcie bliskich osób. Zamiłowanie do zawodu złotnika w rodzinie Radzkich jest obecne już od 3 pokoleń, dlatego zakład funkcjonuje już tyle lat. Obecny właściciel zakładu nie musi się martwić o przyszłość swojego warsztatu, ponieważ ma godnego następcę, który w przyszłości będzie kontynuował tradycję jego poprzedników.